Przede wszystkim witam wszystkich. Moje wrażenia po rundzie są takie, że tak naprawdę mamy 48 punktów, jesteśmy liderem tabeli, ligi i myślę, że cel osiągnięty tak naprawdę. Oczywiście mogliśmy mieć trochę więcej punktów, ale oczywiście tak samo mogliśmy mieć i mniej punktów. Czyli ja pozytywnie na to patrzę, jesteśmy liderem, czeka nas naprawdę następna runda albo druga połowa bardzo ciężka, żeby utrzymać tą pozycję, ale tak ogólne wrażenie myślę, że super. Oj, tak akurat tak nie myślę, że do którego wróci, bo każdy mecz ma taką swoją historię, czyli myślę, że nie warto wracać do niczego tak naprawdę. A jak mówiłem, no, każdy mecz ma swoją wartość i można wrócić do każdego meczu tak naprawdę. Myślę, że akurat Bartolomiej Bartoszak na ŁKS Łagowie. Ja w tym momencie akurat nie byłem na boisku, ale przyjechałem jako kibic, bo miałem tam stop za 4 żółte karty. Ale oczywiście to Bartolomiej Bartoszak z ŁKS Łagów. Oczywiście to chyba była jego druga bramka, czy pierwsza? Druga. Druga bramka. Poza piłką to oczywiście jest rodzina, a jak zostanie czas, to w letnim okresie z żoną lubimy grać w tenisa. A ogólnie lubię tak wszystko. Coś poremontować, coś zbudować. No tak, no to na tyle chyba. Jakie mamy plany? Na razie zostaję tutaj w Puławach. Jestem tu jeszcze parę dni. Właśnie akurat wczoraj jestem po zabiegu na czole. I teraz w piątek wyjeżdżamy do Czech spędzać święta. I wiem, że mamy teraz najbliższy plan. To są krzciny dzieci w Czechach. Później jedziemy do Zakopanego na parę dni. Tam, żeby trochę śniegu poczuć, bo nie wiadomo, czy w ogóle będzie śnieg w Czechach. To jedziemy do Zakopanego. No a oczywiście później są Wigilie, czyli z rodziną na pewno. No. Film tak nie bardzo. Kiedyś jak byłem młodszy, to miałem na pewno tam z Jean-Claude Van Damme'em różne takie jakby bojowe seriale albo filmy. A serial ostatnio oglądamy dużo polskich serialów i to Królowe Życia. Tam złodzieje. No jest tego sporo, naprawdę, co lubimy teraz w Polsce oglądać. I co powiem ci tak, nie bardzo mogę sądzić, jakie są różnice między polskimi wigiliami i czeskimi, bo tak naprawdę typowych polskich wigilii nie mieliśmy w życiu. Przy pierwszym dzieciaku, które się nam urodziło, to spędziliśmy w Polsce, praktycznie w Nowym Sączu. Ale nie stosowaliśmy się takich tradycji polskich. Mm-hmm. Tak? Mogę ci powiedzieć, że duża różnica jest w jedzeniu, to na pewno. Gdzie w Czechach jest zupa groszkowa, a to z tego powodu, bo groszek co ci przypomina tak naprawdę? Monety, pieniądze, tak? Groszaki. Czyli żebyś miał jakby przez tę Wigilię i na Nowy Rok później jakby no takie szczęście pieniądze, tak naprawdę. Kolejna rzecz, co jest, to przed samymi Wigiliami, to praktycznie, jeżeli się nie mylę, to teraz będzie 6, jest niedziela? 6? Niedzielę? Tak. To się zaczynają takie targi świąteczne, kiedy ta niedziela się nazywa brązowa, później 13 jest niedziela srebrna, a 20 później jest złota niedziela. Gdzie targi są naprawdę niesamowite. Nawet przez koronawirus teraz w Czechach wszystko pootwierają. Czyli mam nadzieję, że te święta będą, że te niedziele będą takie świąteczne i że wszystko będzie tak, jak powinno być.